MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Siemano, Marek Marukrawczak, MMA Boś na bieżąco, razem ze mną Ewa Piątkowska po wygranej, chyba najbardziej niecodziennej w swojej karierze, natomiast wciąż znaczącej. Witam serdecznie. Cześć, no rzeczywiście to była szalona walka, w ogóle wiesz, przyjąć taką walkę z wielkim facetem to było coś dziwnego, ale z drugiej strony nie miałam takiej wielkiej presji, bo wiedziałam, że jakby się nie udało, to wiesz, to nikt mnie nie będzie winił, bo to żaden wstyd przegrać z facetem, ale udało się wygrać, więc tym bardziej się cieszę. 70 kilo przewagi i on kilka razy naprawdę trafił w drugiej rundzie albo w pierwszej, zamknął cię na siatce, kilka razy takich mocnych sierpów z góry poleciało. Powiedz mi, powiedziałaś, że zawsze cię te wymiany korcą, teraz również korciły, wdałaś się w nie, natomiast przetrwałaś bez jakichś większych problemów. Jak ty się czułaś podczas tej walki? Czy był chociaż jakiś moment zwątpienia? Znaczy może nie zwątpienia, ale jakiegoś oszołomienia? Jak ty to czułaś? Właśnie tak, zwątpienia nie, oszołomienia też, ale rzeczywiście jak łapał mnie tymi ciosami, to myślałam, kurde, nie mogę tak stać, muszę uciekać, bo to jednak to nie są takie ciosy, do jakich jestem przyzwyczajona w walkach z kobietami, więc mówię, ojej, chyba muszę jednak ruszyć te nogi, tak jak mówi trener. Zwątpienia nie było, ale byłam potwornie zmęczona, bo tam było tak duszno, że miałam kłopoty z oddychaniem. Byłam dobrze przygotowana kondycyjnie, ale jednak wiesz, tam temperatura na sali zrobiła swoje. No ale Push Barber też się na szczęście zmęczył. Jakby on, wiesz, był jakiś turbo przygotowany kondycyjnie i mnie pogonił, to musiałabym z siebie rzeczywiście dać 100% w tej walce. No i właśnie powiedziałeś, że było tutaj, że było tam duszno. Tutaj również jest, tak widzisz. Natomiast ta jego kondycja, ja myślałem, że on będzie wyglądał troszeczkę gorzej i że w tej trzeciej rundzie już ta robota będzie taka bardzo, bardzo jednostronna. I spodziewałem się, że być może będzie jakieś skończenie. Czy ty celowałaś właśnie w punkty, tak jak to się skończyło, czy myślałaś, że da radę ubić Push Barbera? Nie, wiesz, nie wierzyłam w knockout z mojej strony, dlatego że żeby znokautować musiałabym raczej postać, powymieniać się z nim ciosami, natomiast taktyka była taka, żeby zadawać cios, uciekać. Bardzo ciężko znokautować w ten sposób. Dwa, mieliśmy rękawice, które były dosyć miękkie, więc ja nawet uderzając go nie czułam za bardzo takiej klepki, jak czasami w takich twardych rękawicach wiązanych. Nie mówię, że to źle, bo wiesz, w drugą stronę to też działało tak, że ja dostawałam ciosy i one mnie mniej bolały, więc w sumie spoko dla mnie, ale no nie, jak ktoś przewidywał knockout, to troszkę przeceniał siłę kobiet. Jasne, rozumiem. No i właśnie to jego też wytrzymałeś, bo głowa to jedno, ale on na schaby też dostał sporo. On jeszcze próbował, kiedy ty podchodziłaś, to on próbował takim kajakiem zaatakować, tak. Ale no na jeden jego cios ty wyprowadzałaś cztery, czy ty czułaś chociaż raz, że możesz go skończyć gdzieś? Nie. Nie, wiesz, to w ogóle nie był plan. Ja tylko chciałam wypunktować go, zmęczyć go. Chciałam, żeby biegał we mnie, ale nie trafiał tymi swoimi mocnymi ciosami. W ogóle się nie nastawiałam na knockout. Zresztą sam wiesz, że jakbym się nastawiała, to i tak by nic z tego nie wyszło, tylko pewnie skończyłoby się tak, żebym jakoś tam stanęła przed nim, zamuliła i sama przyjęła mocne ciosy. Okej, takie najbardziej standardowe pytanie co do walki. Czy on cię czym zaskoczył? Dlatego, że jak czytałem opinię, to i tak pokazał się lepiej niż większość ludzi zakładało. Kurs na niego to było prawie 7 dzisiaj. Także serio? No, tak, 7, wow. Bo 6,80 z tego co pamiętam z rana. No. Także no dużo ludzi spodziewało się pewnie jeszcze bardziej jednostronnej walki. Czy on się czym zaskoczył? Tak, szybkością, wiesz? Szczególnie w pierwszej rundzie, tak jak wbiegł we mnie, to pomyślałam, że kurczę, całkiem fajnie się rusza. Zresztą też wczoraj na tarczach akurat zobaczyłam, że ma szybkie ręce, ale z kolei nóg nie ruszył, więc mówię, dobra, na te ręce trzeba uważać, ale myślę, że nie będzie w stanie podbiec do mnie, ale jednak kilka razy podbiegł, więc mówię, kurczę, jednak ten Puszek fajnie się rusza. Szkoda, że masz taką nadwagę. Powiedziałam mu później po walce, słuchaj, zrzuć chociaż do stówki, będziesz naprawdę fajnie się ruszał, będziesz fajnym pięściarzem. Czy ty uważasz, że ta walka Puszowi była potrzebna? Dlatego, że no jest to walka tak samo jak była walka Kruszpila z Minimajkiem. W jakiej sytuacji, jaki nie będzie werdykt, tak samo Kruszpil miał wtedy problem przez to, że to nisko rosły. Tutaj tak samo walka kobiety z mężczyzną i Puszek również będzie jedzony, czy by było tak, czy tak. Teraz będzie, że przegrał z kobietą. Czy ty uważasz, że to było mu potrzebne? Wiesz co, no myślę, że ten największy hejt spadł na niego właśnie wtedy, kiedy walka została ogłoszona. Później tak trochę wyjaśniliśmy ludziom, że my jesteśmy dobrze do siebie nastawieni, że tak naprawdę tą walką pomagamy sobie nawzajem, więc prosiłam sama ludzi, żeby go nie hejtowali, więc teraz jak przegrał, to nie, to myślę, że już go zostawią w spokoju. Mam przynajmniej taką nadzieję, chociaż wiesz, znając ludzi, to pewnie będą chcieli się trochę na nim powyżywać, ale myślę, że docenią to, że właśnie będąc takim underdogiem i tak fajnie się pokazał. Okej, a czy ty wierzysz w to, co on wczoraj mówił na wywiadzie, takie słowa, że ta walka to duży krok
w stronę równouprawnienia i że teraz takich walk kobiet z mężczyzną będzie jeszcze więcej. Czy ty w to wierzysz? Wiesz, to byłoby fajnie, bo pokazaliśmy, że właśnie kobieta może zawalczyć z mężczyzną, może wygrać, bo jestem pierwszą kobietą w Polsce, która wygrała z mężczyzną po tych dwóch porażkach kobiet, więc wiesz, następnym razem, jak ktoś będzie się zastanawiał nad czymś takim, jakaś kobieta, to może sobie właśnie przypomnieć naszą walkę i stwierdzić, dobra, jest to możliwe, można wygrać z facetem. Dla mnie nie ma problemu, mam nadzieję, że przyczyniliśmy się do takich kolejnych walk, bo no to będzie wszystko szło w tym kierunku. Wiadomo, że w sporcie to się już to wszystko miesza, nie tylko w sporcie, więc myślę, że to będzie coraz częstsze, nie tylko w Polsce. Adrian, to jedno, natomiast na poprzedniej edycji dałaś bardzo fajną walkę z Andrzejewską. Jest jeszcze kilka kobiet. Ostatnio na przykład twoja, można powiedzieć, odwieczna rywalka, jakby to nie zabrzmiało, Ewa Brodnicka wygrywa na fejmie. No, ja ci powiem szczerze, że rewanż Piątkowska versus Brodnicka, tylko że w MMA, w tych małych rękawicach, bardzo chętnie bym zobaczył. Czy ty ewentualnie celujesz w Ewę, czy masz kogoś innego na oku, jak to u ciebie wygląda? Może kolejna walka z jakimś facetem? Może być walka z facetem i mam teraz dwie takie rywalki, które same zgłaszają się do walki. Jedna to była pięściarka i tutaj jestem chętna i zacznę właśnie od jutra już rozmawiać o tej walce. A może zdradzić nazwisko? No na razie nie, wiesz, a na razie jeszcze skontaktuję się z nią, potwierdzę, bo to tam przez kogoś usłyszałam, że chce ze mną walczyć, więc jeśli by chciała, to jak najbardziej i przedstawimy to federacji. A druga to jest taka piłkarka, która mnie hejtowała w internecie i zaprosiłam ją do programu, żebyśmy skomentowały mecz reprezentacji, właśnie ten mecz z Mołdawią, który tak przegrali. No i po tym programie powiedziała, że ona mogłaby ze mną zawalczyć w MMA, bo sama coś tam trenuje, już coś umie, tylko musiałabym tam zrzucić chyba do 64, co nie będzie problemem, jak będę miała trochę czasu, to spoko, to jest waga, którą jak najbardziej mogę zrobić. No i kiedy ewentualny powrót, kiedy chciałabyś wrócić do klatki? Jak najszybciej, wiesz, bo od ostatniej walki minęło sporo czasu, ponad pół roku, więc chciałabym trochę częściej walczyć. Jeśli byłaby jakaś gala, nie wiem, w październiku, to jak najbardziej chciałabym na niej wystąpić. Super. Bardzo dziękuję za wywiad, Ewa. Dzięki. No i widzimy się. Dzięki.